Farmerom na Środkowym Zachodzie potrzebna jest żyzna ziemia, aby ich praca przynosiła efekty. Podobnie jest z wędrownymi pilotami. Muszą być blisko swych klientów. Muszą znaleźć pola niedaleko miast, pola porosłe trawą lub ściętym na ich wysokość owsem albo żytem. W pobliżu nie może być żadnych krów, gdyż mogłyby skubać płótno ich samolotów. Obok koniecznie droga dla samochodów i furtka w ogrodzeniu dla klientów. Pasy pól powinny układać się w taki sposób, aby samolot nie musiał przelatywać zbyt nisko nad domami. Ich powierzchnia winna być w miarę gładka, aby maszyny nie rozleciały się na kawałki, pędząc po ziemi z prędkością 50 mil na godzinę. Pasy muszą być na tyle długie, aby można było wylądować na nich i wystartować z nich bezpiecznie. Potrzebne też jest pozwolenie gospodarza na całodzienne loty. O tym właśnie myślałem, kiedy lecieliśmy na północ w sobotnie przedpołudnie, Mesjasz i ja. Zieleń i złoto ziemi mijały nas w ciszy, 1000 stóp pod nami. Jego lustrzane części odbijały słoneczne promienie we wszystkie strony. Piękny samolot, pomyślałem, ale za duży na potrzeby krótkich lotów pasażerskich, w ciężkich jak nasze czasach. To prawda, że maszyna ta może zabrać 2 pasażerów, ale waży 2 razy tyle, co mój Castor. Potrzebuje więc 2 razy więcej przestrzeni do lądowania i startu. Miałem kiedyś Traveler, ale w końcu go sprzedałem i kupiłem Castora, który mieści się na niewielkim terenie, takim na przykład jak pola, które najczęściej przylegają do granic miasta. Mógłbym poradzić sobie z Castorem na poletku o powierzchni 500 stóp, Traveler zaś potrzebowałby 1000-1300 stóp. Pomyślałem sobie, że jeśli zwiążę się z tym facetem, będę zależny od ograniczonych możliwości tego samolotu. I oto ledwo przyszło mi to na myśl. Moim oczom ukazało się małe pastwisko niedaleko miasta. Było to zwyczajne pole przy gospodarstwie, około 1300 stóp, podzielone na pół. Jedną połowę przejęło miasto i urządzono na niej boisko do bejsbolu. Wiedziałem, że samolot Shimody nie będzie mógł tu wylądować. Wzbiłem moją małą latającą maszynę, unosząc jej lewe skrzydło. Wzniosłem się pionowo w górę. Silnik pracował na wolnych obrotach i jak kasa pancerna rzucona do wody poszedłem na dno, na teren boiska. Osiadłem na trawie nieopodal płotu biegnącego wzdłuż pola po lewej i zaparkowałem samolot, zostawiając jeszcze dużo wolnego miejsca. Chciałem tylko się przed nim popisać. Chciałem mu pokazać, na co stać mojego Castora, jeśli prowadzi go zręczny pilot. Wybuch w gaźniku zarzucił mnie, ale gdy zamierzałem wyjść z kabiny, ujrzałem, jak Traveler schodzi do lądowania. Ogon opuszczony, prawe skrzydło wzniesione. Wyglądał jak wspaniały, dostojny kondor szykujący się do lądowania na wąskim źdźble trawy. Był nisko, leciał bardzo powoli. Po plecach przeszedł mi dreszcz. Za chwilę będę świadkiem katastrofy. Lecąc na Traveler, trzeba utrzymywać prędkość przynajmniej 60 mil na godzinę, aby bezpiecznie wylądować. Jeśli ktoś chciałby polecieć wolniej na takim samolocie, który traci równowagę przy 50, skończy niechybnie z hukiem. Jednak moim oczom ukazało się coś zgoła innego. Złoty, śnieżno-biały dwupłatowiec zatrzymał się w powietrzu. Tak dokładnie mówiąc, nie zatrzymał się, ale leciał z prędkością nie większą niż 30 mil na godzinę. Samolot, pamiętajcie, normalnie traci równowagę przy 50. Zatrzymuje się w powietrzu i opada leciutko 3 kołami na trawę. Potrzebował połowę, może 3/4 przestrzeni, która była konieczna do wylądowania mojego Castora. Siedziałem w kabinie, obserwowałem, jak kołuje przez chwilę i zatrzymuje maszynę. Kiedy zgasiłem silnik, ciągle patrząc na niego w osłupieniu, Don zawołał: znalazłeś wspaniałe pole. Miasto pod bokiem, prawda? Pojawili się już pierwsi klienci. 2 chłopcy na Hondzie chcieli zobaczyć, co się dzieje. Dlaczego mówisz, że miasto pod bokiem? Krzyknąłem, próbując przekrzyczeć warkot silnika dudniący wciąż w moich uszach. Jest tam, za skrzyżowaniem. Nie o to mi chodzi. Co to za lądowanie? Na tym twoim Traveler. Jak ci się udało to zrobić? Czary. Nie, Don, daj spokój. Obserwowałem cię, jak lądujesz.
Widział, że jestem zaszokowany i mówiąc szczerze, nieco wystraszony. Richardzie, czy chcesz poznać sekret unoszących się w powietrzu kluczy, tajemnicę uzdrawiania chorych i zamieniania wody w wino, spacerowania po falach i lądowania moją maszyną na 100 stopach kwadratowych pola? Czy chcesz poznać tajemnicę tych wszystkich cudów? Miałem wrażenie, jakby skierował na mnie wiązkę laserową. Chciałbym wiedzieć, jak ci się udało tu wylądować. Posłuchaj, krzyknął ponad przestrzenią, która nas dzieliła. Czym jest ten świat? I wszystko, co na nim istnieje. To iluzje, Richardzie. Wszystko to są iluzje. Czy potrafisz to zrozumieć? Nie mrugnął do mnie, nie uśmiechnął się. Jak gdyby nagle zezłościło go, że do tej pory o tym nie wiedziałem. Motocykl zatrzymał się tuż przy ogonie jego samolotu. Widać było, że chłopcy mają wielką ochotę trochę sobie polatać. Tak. Inna odpowiedź nie przyszła mi do głowy. Iluzje. Przyjąłem odbiór. W jednej chwili chłopcy znaleźli się w samolocie i czekali na odlot. Moim zadaniem było jak najszybciej odnaleźć właściciela pola i uzyskać od niego zgodę na starty z jego terenu. Tylko w jeden sposób mogłem opisać starty i lądowania Travel Air z tego dnia. Wyglądały, jakby to był fałszywy Travel Air. Jakby samolot ten był tak naprawdę helikopterem przebranym za Travel Air. Nie wiem dlaczego, ale łatwiej było mi przyjąć istnienie nieważkich kluczy unoszących się w powietrzu, niż przyglądać się ze spokojem, jak wzbija się ten jego samolot z pasażerami na pokładzie przy prędkości 30 mil na godzinę. Czym innym jest uwierzyć w lewitację, kiedy się ją widzi, czym innym zaś całkowicie uwierzyć w cuda. Myślałem o tym, co Don w tak gwałtownych słowach niedawno powiedział. Iluzje. Ktoś już to przed nim mówił. Kiedy byłem dzieckiem, uczyłem się magii. Takie rzeczy mówią iluzjoniści. Mówią do nas wolno i wyraźnie. Popatrz uważnie. To, co zobaczysz, to nie cud. To nie jest prawdziwa magia. To tylko złudzenie. Iluzja magii. A potem wydobywają z łupiny orzecha kandelabry i zamieniają słonia w rakietę do tenisa. W przypływie nagłego olśnienia wyciągnąłem z kieszeni poradnik Mesjasza i otworzyłem go, na chybił trafił. Na stronie znalazłem dwa samotne zdania. Każdy problem przynosi ci coś w podarunku. Szukasz problemów, gdyż potrzebne ci są ich podarunki. Nie bardzo wiedziałem dlaczego, ale po przeczytaniu tych zdań nie czułem się już taki zagubiony. Przeczytałem je ponownie, a potem jeszcze raz, aż nauczyłem się ich na pamięć.